świątecznej sesji Rady Gminy Dalesie. Tradycją stało się to, że w tych dniach, w pierwszych dniach Nowego Roku, w styczniu, spotykamy się tutaj na sesji, na takiej świątecznej, na której nie są podejmowane uchwały, na której nie ma dyskusji, że trzeba coś ująć, że czegoś za mało, a może czegoś za dużo. Jest to sesja taka, w której dokonujemy krótkiego podsumowania, a przede wszystkim jest to taka sesja integracyjna. Sesja taka, żebyśmy się mogli z sobą spotkać, może podzielić się doświadczeniami, trochę się zintegrować, żeby stworzyć zespół do dobrej pracy, do dobrej współpracy, bo tylko wtedy, kiedy każdy z nas wykonuje swoją pracę, każdy z nas w ten sposób dodaje taką cegiełkę do wspólnego sukcesu. Jestem radnym od 4 kadencji i odkąd pamiętam, ta tradycja była cały czas. Te spotkania były takie w takiej formie, jakie są w tej chwili obecnie i myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i będziemy dalej kontynuowali tego typu spotkania. Rok 2018 był bardzo rokiem trudnym, ale i bardzo intensywnym, jeżeli chodzi o inwestycje na terenie gminy Zalesie. Zakończyliśmy w roku 2018 kilka bardzo ważnych przedsięwzięć. Między innymi były otwarte świetlice na Kolonii Chorbów, świetlica w Lachówce Dużej oraz świetlica w Dobryniu Dużym. Unowocześniona, rozbudowana świetlica. Ponadto do OSP Kijowiec, że tak powiem, że zakupiliśmy średni samochód pożarniczy MAN, także, który został w maju przekazany jednostce w Kijowcu. Poza tym były jeszcze mniejsze inwestycje, których było dużo, których, że tak powiem, wymieniać no po prostu się nie da w skrócie. Także myślę, że rok 2018, mimo to, że był rokiem właśnie ciężkim, jeżeli chodzi o inwestycje, był to rok wyborczy, ale myślę, że był to rok bardzo udany dla gminy Zalesie. 19 przed nami, zaczęliśmy go właściwie, wchodzimy w ten rok. To będzie również pracowity rok dla gminy Zalesie? Ja myślę, że rok 2019 również będzie rokiem bardzo pracowitym, chociaż wiadomo, jest to początek kadencji, budżet, jeżeli chodzi o budżet na 2019 rok, będzie budżetem bardzo, że tak powiem, szczupłym, a wchodzą jeszcze tematy wydatku na oświatę. Jest to po prostu taki troszkę, jest to taki problem z tym, żeby ten budżet zagospodarować na inne. Subwencja nie starcza ministerialna na pewno na utrzymanie szkół, dorzucacie z własnego koszyczka i tego jest na pewno coraz więcej. No niestety tak to się stało, miało wyglądać to troszkę inaczej, ale pokazują realia, na czym to wszystko polega, także do subwencji dokładamy dość dużo z budżetu gminy, ale mimo wszystko jest rozpoczęty kilka inwestycji, które będziemy realizowali w mniejszy lub większy sposób, ale myślę, że ten rok 2019 nie będzie rokiem straconym. Tak. Ze swojej strony oczywiście obiecuję, tak jak powiedziałem do Janka, bo już znamy się wiele lat, że ja jestem po to wicemarszałkiem województwa lubelskiego, aby pilnować, żeby ten region zaczął się rozwijać, żeby on jeszcze bardziej się rozwijał i żebyśmy nie byli tą drugą częścią województwa lubelskiego, ale żebyśmy pełnoprawnie byli województwem lubelskim i te problemy infrastrukturalne, problemy transgraniczne, o których bardzo często rozmawiam, czy z zarządem powiatu, czy z wójtami, czy z radnymi. Chcę złożyć życzenia od samorządu powiatowego, od pana starosty, całego zarządu, pana przewodniczącego, wszystkich radnych, szczególnie tu obecnych, pana Arkadiusza Maksymiuka, pana Wojciecha Mitury. Życzę realizacji zamierzeń dotyczących rozwoju gminy Zalesie, nowych, kreatywnych pomysłów. Życzę i proszę o współpracę z powiatem, też na niwie infrastruktury, ale także w sprawach kultury, sportu.
życzę wszystkim tutaj zgromadzonym wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo.